Dzień dobry. Nazywam się Jolanta Lasek. Pracuję w dziale archeologii i rezerwatów w Zamku Królewskim na Wawelu już od ponad 20 lat. Jestem dokumentalistą. Znajdujemy się w Baszcie Złodziejskiej, w średniowiecznej baszcie na Wawelu, która jest przeznaczona na magazyn zabytków archeologicznych. Wszystko to, co zostało znalezione przez archeologów na Wawelu, znajduje się albo na Wawelu zaginionym w wystawie, albo tutaj trafia do Baszty Złodziejskiej, do magazynu. Zanim jednak tutaj trafi, przechodzi przez pracownię konserwacji zabytków archeologicznych, która zabytki czyści, skleja i czasem rekonstruuje, jeśli tego wymagają. Chciałam Państwu pokazać piękny kafel, fragment kafla renesansowego, znaleziony na ogrodach królewskich. W magazynie, w którym się znajdujemy, jest to magazyn studyjny z działu archeologii. Są jeszcze pomieszczenia biurowe i nad nami jeszcze jest jedno piętro, w którym również znajduje się magazyn. Poza tym, że mamy tutaj piękne widoki, no to mamy, jak Państwo widzicie, kilkaset pudeł, w których znajdują się zabytki. Obecnie zabytki są przepakowywane do nowych pudeł. No tak wyglądały ich stare, zniszczone pudła, a my pracujemy nad tym teraz, żeby je ładnie opisać. No i żeby każdy miał swoje mieszkanko tutaj w baszcie,